spisany na okoliczność zamachu na namiestnika rosyjskiego w Warszawie, Teodora Berga. Po tej próbie zamachu dokonano rewizji i wręcz zdemolowano Pałac Zamojskich przy Nowym Świecie w Warszawie. Tam wśród najzacniejszych mebli był i fortepian, na którym grał młody Fryderyk Chopin. Wojtek Puc przewodniczy organizacji, fundacji, której celem jest postawienie pomnika wielkiego polskiego kompozytora i pianisty w sercu Chicago. Wojtku, proszę Cię, powiedz, na jakim etapie jest to przedsięwzięcie, no i zachęć chyba tu obecnych do aktywnego wsparcia i udziału. Wojtek Puc, czyli pomnik Chopina w Chicago. Brawa! Dzień dobry. Cieszę się ogromnie, że jestem wśród tak znamienitych gości i ludzi, którzy mają potrzebę spełnienia swoich artystycznych marzeń i czują to piękno, do którego jesteśmy też stworzeni, powołani przez czy Boga, czy siły nadprzyrodzone, i tym się różnimy od innych stworzeń. Proszę Państwa, ja może, aby się nie wybijać, tak powiem, z rytmu, zacytuję krótki dwuwiersz Adama Mickiewicza, który jest wyryty na obecnym pomniku w Warszawie Fryderyka Chopina. Płomień rozgryzie malowane dzieje, skarby spustoszą mieczowi złodzieje. Pięść ujdzie całą. Myślę i pewnie wiecie o tym, że dawniej również poezja nazywała się pieśnią, była przedstawiana w postaci różnych bardowych przedstawień. No, poezja, ale oczywiście i muzyka. I chciałbym powiedzieć, i wszyscy oczywiście wiecie, bo tutaj jest przecież nasze gremium, które cieszy się polskim słowem, bawi się i raduje się właśnie tym naszym pięknym językiem, że Chopin jest naszą największą ikoną kulturalną i dlatego wszyscy na pewno kochamy tą muzykę, którą na pewno śmiało można nazwać narodową. No ja kilka lat temu, już nawet ładnych parę kilka lat temu, z okazji 200-letniej rocznicy urodzin Chopina, powiedziałam, że w tym mieście Polski musi coś powstać takiego, które nas może w pewnym sensie wyróżni na tle na tej społeczności międzynarodowej. Pod hasłem Chopin wszyscy rozumieją piękną muzykę, jego wspaniałą, romantyczną naturę. No a my możemy mówić, że to jest nasza muzyka narodowa, bo tak przecież jest. I właśnie pracuję wraz z organizacją, która się nazywa Chicago Chopin Foundation, żeby stworzyć coś namacalnego, może nie namacalnego, ale konkretnego, przełożonego na piękną rzeźbę Fryderyka Chopina, która w tej chwili mieści się w Łazienkach Warszawskich, i przeniesienie tutaj w postaci repliki, jednocześnie nie tylko pomnika, bo teraz na to mówimy oprócz Chopina, ponieważ w zamierzeniu jest coś takiego, jak po prostu żywa, piękna muzyka, również i kultura. Z tym, że powiedzmy ten ogród Chopina będzie się różnił tym, że nie ograniczymy się wyłącznie do muzyki Chopina, ponieważ jesteśmy w Chicago. Chciałbym, żeby to było miejsce kulturalne, żeby każda muzyka tam miała miejsce, również i słowo, i kultura, dlatego że no, chciałbym, żeby to miejsce było symbolem kultury w tym szerokim znaczeniu. I pracuję nad tym, posuwamy się może nie takimi susami, ale w zeszłym roku otrzymałem pozwolenie od miasta Chicago na zrealizowanie tego projektu w bardzo prominentnym miejscu, w Grand Parku przy Michigan Avenue.
To oczywiście ja tu mam dużo przyjaciół i dużo serdecznych twarzy i mam nadzieję, że Państwo również przyłożą się, przyczynią, czy to osobiście działając w naszej organizacji, czy jeżeli powiedzmy z jakichś względów nie będziecie mogli się przyłączyć swoją ręką, wspomożecie czy słowem, czy jakoś inaczej oczywiście, wiecie co mam na myśli. Projekt ma być 1,5 miliona i to jest taka krótkie wspomnienie, bo nie chcę, żeby po prostu tutaj zabierać czasu, ale chciałbym, żeby to dotarło do Was i Marek, Magdalena, Sylwester, tutaj również Leszek Starczewski, który napisał specjalny wiersz na okazję urodzin Chopina. Jest wiele ludzi, którzy popierają ten projekt. Chciałbym, żeby byli wszyscy. Dziękuję bardzo. Jeszcze mam materiały dla kogoś, kto jeszcze nie zna tego projektu. Mam materiały, chętnie się podzielę. Dziękuję. Proszę Państwa, byłem na paru koncertach już w tym parku. Wojtuś, pamiętasz? Na otwarciu i na innych imprezach. To miejsce żyje i będzie fantastycznym punktem w Chicago, punktem polskim. Brawa dla Wojtka za jego inicjatywę. Szanowni Państwo, nasz drugi wieczór poetycko-muzyczny trwa nadal. Ja będę mówił nieco głośniej niż zwykle, aby przywołać muzyków, których teraz chcę zapowiedzieć. Wieczór poezji i bluesa. Jeżeli blues, to oczywiście Tadeusz Nalepa, nawet i Mira Kubasińska, ale także i ten, który był chory na bluesa, lider zespołu Jam. To właśnie, myślę, utwory, standardy tej formacji bluesowej usłyszymy za chwilę. Mam nadzieję, że Marek Barzycki nie będzie czerwony jak cegła, a Dariusz Sojka nie będzie poruszał się wehikułem czasu. Szanowni zacni muzycy, bez nazwy albo nazwy w tworzeniu, zapraszam na scenę. Jam w wykonaniu Marka Barzyckiego i Dariusza Sojki. Instrumenty prawie gotowe. Panowie, scena też jest wasza. Jeszcze tylko Darek sprawdzi, czy gitar stroi. Generalnie od czego zacząć? To jest po prostu listopad, nie? A to jest miesiąc wspomnień. A więc nasza działka tutaj, moja i Darka, to jest taka, żeby wspomnieć o człowieku, który odszedł, o Ryśku Riddle, nie? Dlatego zaśpiewamy jego piosenki. Sen to zło, nie ma złudzeń, sen ogarnął wszystkich ludzi. Czarno wokół miasto śpi, nikt nie może się obudzić. Kot na dachu, szczur w kanale, księżyc kusi, mundurki białe, zielonego światła brak. Lunatycy otaczają mnie. Lunatycy otaczają mnie. Lunatycy otaczają mnie. Lunatycy otaczają mnie. Bloki czarne dzień rzucają, a z otwartych ciepłych okien jakby białe lunatycy uciekają.
lunatycy uciekają, zakochani w sobie, wokół same lustra otaczają ich. Nie widzą nic, nie słyszą nic, nic nie czują. Lunatycy otaczają mnie. Lunatycy otaczają mnie. Lunatycy otaczają mnie. Lunatycy otaczają mnie. Wokół sami lunatycy, wokół sami lunatycy. Sen to zło, wokół sami lunatycy, wokół sami lunatycy, wokół sami lunatycy. Dziękujemy bardzo. No, za oklaski. Wyobraź się.
że nie ma Boga, nie ma mnie. Nie ma Boga, nie. Dzisiaj
miałem piękny sen. Naprawdę piękny sen. Wolności moja śniłem, że wziąłem z tobą ślub. Słońce nas błogosławiło i księżyc też tam był. Wszystkie gwiazdy nieba, nieba, wszystkie gwiazdy, o Wiktorio, moja Wiktorio, dlaczego mam cię tylko w snach? Dlaczego mam cię?